Witam na kolejnej edycji otwartych scenariuszy bojowych organizowanej przez Stowarzyszenie Fidesz et Instructis Armis, czyli Wiernik Gotowości pod Bronią. Otwarte scenariusze bojowe to taka forma ćwiczeń, którą realizuje FIA, polegająca na tym, że zapraszamy grupy i teamy ESG ze całej Polski do tego, żeby wzięli udział w ćwiczeniach wspólnie z nami i zrealizowali kilka scenariuszy bojowych w trakcie jednego weekendu. Przyjechało około 90 osób ze stowarzyszenia i spoza stowarzyszenia, mamy ludzi z całej Polski. Każdy z tych scenariuszy nastawiony jest na ćwiczenie jakiegoś aspektu taktycznego. W tym roku spotykamy się w terenie zabudowanym. Będziemy trenować na budynkach, czyli tak zwaną wojskową taktykę walki w mieście lekkiej piechoty. Te scenariusze trwają około 3-4 godzin, następnie jest zbiórka i podsumowanie działań. Każdy uczestnik imprezy musi podpisać te regulaminy, oświadczenia. Każdy dowódca ma pomoc, ma partnera w postaci instruktora z FIA, który zajmuje się omówieniem merytorycznym zadań, korekcją błędów, ewentualnie służy informacją dowódcy drużyny, jeżeli ten czegoś po prostu nie wie. Tak wyglądają otwarte scenariusze bojowe z grubsza w figurce. W tej chwili widzimy ćwiczącą drużynę. Drużyna ćwiczy poruszanie się w terenie zurbanizowanym. A ogólnie znajdujemy się na obiekcie o nazwie Battle Arena. Jest to stary zakład przetwórstwa owocowego. Wojsko Służby Mundurowe też wykorzystują ten obiekt. Dzięki nim pojawiało się tutaj kilka nowych obiektów, takich jak spalone pojazdy i samochody. Teraz ćwiczymy przed scenariuszami bojowymi, ćwiczymy różne manewry z taktyki MOD. W tej chwili drużyna piąta ćwiczyć będzie przekraczanie ulicy. Drużyna, której ja jestem instruktorem, będzie przemieszczała się pod tamtego budynku przez przestrzeń niebezpieczną, tutaj, w której się znajdujemy, do zasłony prowizorycznej. Korzystają dym, no i będą mieli kilka przeszkadzajek, proszę bardzo. No ustawcie się, to jest skomplikowane, linia prosta, pierwsza klasa podstawówki, albo druga. Cztery. Dzisiaj potrenowaliśmy trochę różnych podstawowych rzeczy z zakresu tego, jak biegać po terenie zurbanizowanym. A co się będzie dziać zaraz, to pewnie Struś nam powie. W zeszłym roku byłem i było fajnie na OSB, nauczyłem się wielu fajnych rzeczy.
W tym roku chciałem po pierwsze przyciągnąć trochę jeszcze ludzi z mojej ekipy, to się udało, a po drugie robicie teraz walkę w terenie zurbanizowanym, coś nowego. Do tej pory była walka w pomieszczeniach i poruszanie się po terenie zurbanizowanym. Wnioski, że ciężko się walczy w pomieszczeniach na terenie zurbanizowanym. Dalej mamy wielką bitkę, tutaj się wszyscy zbroją i mamy zdobywać budynek prawdopodobnie. I wykorzystamy w praktyce całą wiedzę i umiejętności, które zdobyliśmy dotychczas. Stąd uderzamy sześcioma drużynami, czyli jak gdyby będą jeden pluton, ale podzielony na dwie sekcje. Pierwsze trzy drużyny to będzie jedna sekcja, drugie trzy drużyny to druga sekcja. Z rozkazu wynika, że mamy demonstracyjnie zająć ten punkt i z tego punktu mamy uderzyć na ten budynek, mamy zająć ten budynek, mamy cały ten budynek sprawdzić pod kątem jakichś papierów, dokumentów, materiałów wybuchowych i wyeliminowania przeciwnika. Mamy rozpoznać na terenie, w rejonie działania pojazdy, ewakuować poszkodowanych, tak, udzielić im pomocy, a pojazdy zniszczyć. Mamy na to półtorej godziny, startujemy 22.30, czyli za 55 minut. Przeorganizowaliśmy się, stworzyliśmy centrum łączności do zarządzania tymi dwoma plutonami. Dodatkowo wydzieliliśmy z jednej z drużyn parę snajperską, która będzie też realizowała jakby odrębne zadanie. Przepraszam. Powtórz odbiór. Wydarzenia dnia wczorajszego. No, myślę, że mieliśmy dość dobre dwie misje. Pierwsza troszeczkę nie wyszła, ze względu na to, że mieliśmy przede wszystkim wady w komunikacji z dowództwem. Dowódca miał, tak jak to było też podsumowane w sztabie, trochę za dużo drużyn do ogarnięcia, więc jakby 10 osób powstrzymało 60. A co do drugiej misji, myślę, że się udała.
Czy wprawdzie nie ewakuowaliśmy tych ludzi, bo nie żyli, ale nie mieliśmy żadnych strat, przynajmniej moja drużyna. Ja mam takie doświadczenie z wczorajszych ćwiczeń, że jak mówią, jak się człowiek nie przewróci, to się nie nauczy. No to będzie, jak będzie kolorowy. Tylko komunikować na razie. W tej chwili zaczyna się za 15 minut trzeci i ostatni scenariusz. Zadaniem plutonu jest przeniknięcie do obszaru zabudowanego z zewnątrz, następnie okrążenie, złapanie lub zniszczenie sił broniących. Zadaniem broniących jest przetrzymanie plutonu i zachowanie sprawności bojowej i utrzymanie fragmentu terenu do godziny 16, kiedy jest możliwość wezwania Altlay, która zniszczy nacierającego przeciwnika. Także budynek opanowany. Podwiód. Widać było progres, nie? Natomiast mam jakby trochę niedosyt tego, że popełniane były na koniec szkolne błędy. No kurczę. Po to się wałkuje jakby zasady realizacji planu, że później się go jego trzymać, a nie robić jakby pospolitego ruszenia i jakiegoś human wave. No. Także mam nadzieję, że kolejne tego typu ćwiczenia, jak mówię, ci doświadczeni będą przyjeżdżać za rok na OSB, no to da to jakiś rezultat. Druga drużyna, baczność! Szeregu zbiórka!